Mary Newton Rodbart, bodaj najważniejszy austriacki ekonomista, jeśli chodzi o kwestie instytucjonalne. Rodbart oczywiście był nie tylko ekonomistą, ale również filozofem, etykiem, historykiem. My się jednak skupimy rzecz jasna tylko i wyłącznie na jego dorobku ekonomicznym. Zacznijmy od krytyki systemu Keynesowskiego, która się u niego pojawiła, a konkretnie od krytyki tak zwanej zasady akceleracji. Zasada akceleracji mówi o tym, że popyt inwestycyjny jest dużo mniej stabilny od popytu konsumpcyjnego, ponieważ indukuje się w zwielokrotniony sposób. Na przykład, tak w największym skrócie: jak wzrasta popyt konsumpcyjny o 20% w danym roku, to popyt inwestycyjny też wzrośnie o 20%, z tym, że z tą różnicą, że nie na horyzoncie tylko i wyłącznie najbliższego roku, ale na horyzoncie np. Na 10-letnim czy 20-letnim. Wcześniej zasady akceleracji dokonał, e, krytyki zasady akceleracji dokonał William Harold Hutt. Rothbard natomiast zdecydowanie jego krytykę pogłębia i wzmacnia, dodając przede wszystkim aspekty pieniężne oraz aspekty związane z kapitałochłonnością, w taki sposób, w jaki tego Hutt wcześniej nie dokonał, stając się de facto bodaj najlepszym krytykiem zasady akceleracji w historii. Następnie Rodbard krytykował tak zwany model konwencjonalny Keynesowski krzyż, konkretnie, który się pojawia w wielu podręcznikach makro jeszcze dzisiaj na bazowym kursie, w którym jest mowa o równowadze z bezrobociem wynikającej z tego, że następuje zrównywanie wydatków i dochodów. Model stricte nominalny. Rodbart pokazuje, że model ten zawiera w sobie bardzo istotne założenia dotyczące rynku pieniężnego i nie ma w zasadzie sensu mówić o tym do jakiego stopnia. Ten model pasuje do gospodarki, jeśli nie zaczniemy wcześniej rozmawiać o tym, jak wygląda funkcjonowanie rynku pieniężnego. W tym również ujęciu Rodbard dokonuje krytyki tzw. koncepcji mnożnika, mówiącej o tym, że znowu popyt inwestycyjny to jest jakiś niewielki odsetek wydatków na rynku, znaczy niewielki, relatywnie niewielki w stosunku do innych wydatków, na przykład Wydatków konsumpcyjnych. W związku z tym, że jest to niewielki odsetek, to jego wahania przekładają się w wielokrotniony sposób na wahania koniunkturalne i generalnie całej koniunktury. No, Rodb pokazuje, że jest to arbitralne założenie, że równie dobrze zamiast popytu inwestycyjnego, w humorystyczny sposób moglibyśmy wybrać jakieś inne wydatki, na przykład wydatki na jego książkę. Oprócz tego, Rodbart dokonuje analizy rynku pracy. Pod kątem tak zwanych sztywności nominalnych. Pokazuje, szczególnie w America's Great Depression, że rynki pracy, nawet jak mają sztywności nominalne, to nie są to sztywności nominalne, które są wyryte w skalę. Co więcej, te sztywności nominalne, które powodują nieefektywności na rynku, mogą wynikać z tego, jaka jest prowadzona polityka. A zatem błędne byłoby założenie, że sztywność nominalna na rynku pracy to jest coś, automatycznego, coś co zawsze musi się pojawiać, z czym musi walczyć aparat państwowy. Można nawet powiedzieć, że Rodbart jest tutaj pionierem czy prekursorem czegoś, co potem było nazwane rewolucją racjonalnych oczekiwań, dokonuje analiz rynku pracy, które potem się pojawiały w podobnych analizach noblistów Miltona Friedmana, Roberta Lukasa czy Edmunda Phelpsa. Co więcej, Rodbart też wykracza za tylko i wyłącznie analizę rynku pracy, skupiając się na rynkach innych czynników produkcji, też na rynkach aktywów, a także analizuje przy tym w realistyczny sposób zachowanie stopy procentowej, pokazując, że zależność między stopą procentową a popytem na pieniądz nie jest tak jak jest przedstawiona znaczy nie, ta zależność nie wygląda tak jak jest przedstawiana najczęściej w systemie Keynesa, a przynajmniej nie musi tak wyglądać, tak jak jest przedstawiana w systemie Keynesa. Skoro jesteśmy o kwestiach pieniężnych, to Rothbard w America's Great Depression wprowadza również pewną autorską analizę dotyczącą koncepcji podaży pieniądza. Historię ekonomii, teorii ekonomii, teorii makroekonomii można postrzegać jako zmieniające się podejście do kwestii pieniężnych. Jeśli chodzi o definicję podaży pieniądza, czy traktowanie konkretnych agregatów monetarnych jako pieniądz, to w wieku XIX wielu ekonomistów większość uważała, że Pieniądzem jest tylko i wyłącznie gotówka, a nie to, czym obracają banki. Na przełomie XIX-XX wieku to się zmieniło. Kilku pionierskich ekonomistów, m.in. Ludwig von Mises, zwrócił uwagę, że należy do podaży pieniądza wliczać również depozyty na żądanie. Po II wojnie światowej to myślenie coraz bardziej ewoluowało, i Rothbard jest jednym znowu z prekursorów nowoczesnego myślenia, bo zwrócił uwagę na to, że Mamy wiele agregatów monetarnych, które de facto możemy traktować jako podaż pieniądza, nawet jeśli nie są depozytami na żądanie. I ta jego analiza teoretyczno-historyczna pojawia się właśnie w opracowaniu dotyczącym wielkiego kryzysu. Oczywiście e, można mieć pewne zastrzeżenia do tego, które faktycznie e, aktywa finansowe Rodbart wlicza do tej podaży pieniądza, ale znowu jak ktoś dokonuje pewnego przełomu, to to niekoniecznie zagwarantowane jest to, że w 100% będzie mieć rację, ale wskazuje właściwy kierunek i tak też się działo w przypadku Rodbarda. W kwestiach pieniężnych nie sposób zapomnieć o teoremacie progresji, który się pojawiał u Rodbarda w What has Government Done to Our Money, książce opublikowanej w podobnym czasie co America's Great Depression. Teoremat progresji to jest pewna kontynuacja teorematu regresji. Jak wiemy, Teoremat regresji, który się pojawiał Misesa, mówi o tym, jak z barteru dochodzi do wykształcenia się gospodarki pieniężnej. Rodbart idzie krok dalej i pokazuje, jak z gospodarki pieniężnej, w której mamy rzadki pieniądz towarowy, przechodzimy do pieniądza w 100% dekretowego, czyli takiego, który jest. Generowane tylko i wyłącznie decyzjami państwowymi, który, którego produkcja jest w 100% oderwana od jakichkolwiek ograniczeń, prawie od jakichkolwiek ograniczeń rzadkości. Wiadomo, że w absurdalnych sytuacjach może dojść do tego, że rząd nawet nie ma papieru na to, żeby drukować banknoty, albo nie będzie mieć energii, żeby uruchomić komputery. Ale zasadniczo pieniądz dekretowy istnieje w oderwaniu tak naprawdę od realiów rzadkości, realiów fizycznych ograniczeń. I Rodbard pokazuje, jak. Rynek adaptuje się do wprowadzanej takiej waluty i jak taka waluta jest praktycznie zawsze historycznie powiązana z kruszcem, który kiedyś funkcjonował w obiegu. W innych istotnych aspektach również powinniśmy powiedzieć o jednym z pierwszych osiągnięć Rodbarda, czyli jego wkładzie w teorię ekonomii dobrobytu. I teorię użyteczności. Chodzi o tekst, słynny tekst Toward Reconstruction of Utility and Welfare Economics po II wojnie światowej z lat 50., w którym Rothbard dokonuje krytyki tzw. nowych teorii ekonomii dobrobytu. Również zmienia tam koncepcję teorii użyteczności. Lionel Robbins, wcześniejszy austriacki ekonomista, dokonywał krytyki starych teorii ekonomii dobrobytu, wskazując na to, że problem niemierzalności użyteczności stawia wyzwanie praktycznie przed wszystkimi tego typu teoriami. Rodbard pokazuje, że nowe teorie, które aspirują do tego, żeby uniknąć krytyki Robinsa, w gruncie rzeczy czynią to bez sukcesu i tej krytyce nie daje się im uciec. Rothbard pokazuje, że jest to jak najbardziej aktualne. W dodatku rozwija przy tym teorię użyteczności konsumenta, wprowadzając tak zwaną koncepcję demonstrowanej preferencji jako czegoś praksologicznego. Praksologicznego łańcucha między preferencjami, które ludzie mają, a rzeczywistością gospodarczą wokół, która ma charakter niepsychologiczny, tak naprawdę. Rothbard oczywiście też był pionierem w analizie państwa. Jak popatrzymy na pracę noblisty Jamesa Buchanana, czy analogiczne prace, Gordona Toloka, to to, co się pojawia w ich dziełach, już wcześniej pojawiało się tak naprawdę u Rodbarda. Mianowicie chęć traktowania przedstawicieli władz politycznych i przedstawicieli rządu jako konkretnych jednostek. Innymi słowy, Rodbard zwraca uwagę na to, że jak analizujemy poczynania rządu, np. dostarczanie jakichkolwiek dóbr publicznych, włącznie z produkcją dóbr takich jak władza sądownicza czy po prostu zapewnienie bezpieczeństwa, produkcja bezpieczeństwa. To powinniśmy traktować przedstawicieli rządowych jako konkretne jednostki posiadające preferencje. Nie powinniśmy ich mitologizować, traktować jako pewnego rodzaju mglistych tworów realizujących zawsze dobro wspólne. I ta analiza państwa poprowadziła Rodbarda do pewnych ciekawych konkluzji, z którymi niekoniecznie musimy się z wszystkimi zgadzać, ale znowu jest to podejście jakieś alternatywne, e, które stosował późniejszy Noblista, a które już pojawiło się wcześniej u Rodbarda. <laughs> Przy tego typu analizach Rodbard też e, e, idzie bardziej w pewną empirię, bo na przykład zaproponował własny autorski wskaźnik pokazujący zakres e, ingerencji rządów w gospodarkę. Notabene pracując nad swoją książką Power and Market, dokonał również autorskiej klasyfikacji różnego rodzaju interwencji państwa, i do tego w tych, przy tych klasyfikacjach wprowadził austriacką analizę opodatkowania, bardzo konkretną. Rotbard bowiem pokazuje, jak wyższe opodatkowanie zaburza produkcję, zmniejsza produktywność na różnych frontach, w zależności od tego, jakie to jest opodatkowanie, a także jak podnosi de facto ceny. Oczywiście analizę opodatkowania mamy obecną w wielu opracowaniach ekonomicznych, ale Rothbard jest praktycznie jedynym ekonomistą z tamtego czasu, który jest w stanie pokazać właśnie ten e, wpływ opodatkowania na cenę przy jednoczesnym operowaniu ciągle marginalistycznymi zasadami wyceny. Robić coś, co na przykład nie pojawia się nawet dzisiaj w tego typu analizach neoklasycznych. Rodbart również ma istotny wkład w teorię firmy, a konkretnie wskazanie na to, jak tak zwana debata na temat rachunku ekonomicznego w ładzie socjalistycznym ma coś nam do powiedzenia na temat teorii firmy i tego, jakie są granice firmy. Oczywiście to się pojawiało też w opracowaniach z samego dyskursu na temat tego rachunku ekonomicznego, ale Rodbart się dalej łącząc, Opracowania na przykład kołza z tym, jak one się odnoszą do rachunku kalkulacyjnego i wchodzi właśnie w kwestię tego, że firma ma pewne granice funkcjonowania, granice efektywności wynikające z tego, że zewnętrzne rynki dają jej możliwość do wyceny różnego rodzaju operacji działalności, które dzieją się wewnątrz firmy. Przy analizie produkcji Rodbart również przeprowadza krytykę tak zwanej koncepcji. Ceny monopolowej. I tutaj dokonuje na przykład krytyki swojego nauczyciela Ludwiga von Misesa, ale również całego aparatu neoklasycznego, pokazując jak pewne arbitralne założenia, nawet dotyczące krzywych, kształtu krzywych, przesądzają o tym, że taka koncepcja ceny monopolowej może dobrze wyglądać na papierze, ale w gruncie rzeczy nie daje się powiązać empirycznie z rzeczywistością i z tym, jak wygląda faktyczny proces rynkowy. Rothbard oprócz tego był yy, yy, historykiem gospodarczym, <laughs> to znaczy opracowania teoretyczne często wzbogacał yy, opracowaniami historycznymi. Szczególnie na uwagę zasługuje jego opis tzw. progressive era, czyli tego okresu z końca, z drugiej połowy XIX wieku, kiedy dochodziło do yy, znaczącego rozwinięcia się yy, rozmaitych instytucji prawnych, które wcześniej na rynku nie istniały, które zmieniły, przeobraziły cały system bankowy, między innymi i doprowadziły do powstania banku centralnego. Jest to zasadniczo historia opowiedziana inaczej niż historia skupiająca się tylko i wyłącznie na indeksach. Wartościowa historia, np. Miltona Friedman'a czy Anne Schwar Schwartz, monetarna historia Stanów Zjednoczonych, ale to jest historia, która głównie się koncentruje właśnie na indeksach, a dużo mniej na realnym opisie procesu politycznego i społecznego, który wtedy następował. No i na koniec obiecałem wspomnieć o tym, dlaczego można do pewnego stopnia Rodbarda uważać za najważniejszego austriackiego ekonomistę, jeśli chodzi o kwestie instytucjonalne. Wynika to z faktu, że swoimi publikacjami, konkretnie tymi trzema, czyli What has government done to our money?, America's Great Depression, no i najważniejsze jego dzieło, czyli Traktat Men Economy and State with Power and Market, czyli tym trzecim tonem później wydanym. Wszystkie te książki, wydane na początku, w pierwszej połowie lat 60. wieku XX, sprawiły, że wyrosło nowe pokolenie ekonomistów, którzy czytali te jego książki, i jednocześnie uczyli się na przykład na uniwersytetach, uczyli się koncepcji neoklasycznych, teorii neoklasycznych. I potem po uczeniu się tych teorii neoklasycznych mogli otworzyć podręcznik Rodbarda i zobaczyć, jaka jest interpretacja austriacka tego, co było analizowane na wykładach. Warto podkreślić, że np. ludzkie działanie, które jest bardzo wartościowym traktatem, jest zupełnie innym traktatem, bo nie ma tam wyłożonej tak naprawdę teorii produkcji. W ogóle prawie. Tak jak jest ona wyłożona o Rothbarda. I sposób jej wyłożenia był niezwykle przydatny przy wykształceniu nowego pokolenia austriackich ekonomistów, zrobienia czegoś, co nie byłoby możliwe na samym ludzkim działaniu. I stąd w latach 70 zaraz po słynnej konferencji South Royalton, zaraz po przyznaniu nagrody Nobla dla Friedricha Augusta von Hayeka, e, nagle okazuje się, że jest nowe pokolenie austriackich ekonomistów w Stanach Zjednoczonych. Ono istniało głównie przez to, w 90 kilku procentach przez to, że Rodbard zdecydował się na publikację swoich. Szalenie ważnych opracowań, które są nowatorskie pod wieloma względami i które zasługują zdecydowanie na dostrzeżenie i zauważenie dziś.